Czy proszę Państwa, ma jakiś komunikat? Bardzo proszę Pani Alicja. Szanowni Państwo, żeby precyzyjnie przekazać informacje, dlatego tu skorzystałam z laptopa kolegi radnego i chciałam przekazać informację dotyczącą Komisariatu Pomocniczego przy ulicy Radzikowskiego. Pracują tam dzielnicowi policjanci ogniwa wywiadowczo-patrolowego oraz interwencyjnego zespołu do spraw wykroczeń, ogniwa do spraw prewencji kryminalnej i nieletnich, patologii i wydziału prewencji. Dziękuję. Którzy obsługują naszą dzielnicę? Tak. Dziękuję. To są te słowa na okrągło wypowiadane niestety przez niektórych radnych. Stwierdzam to z całą przykrością. Szanowni Państwo, chciałbym odczytać list z podziękowaniem od Przewodniczącego Rady Miasta. Zwraca się do Pana Przewodniczącego, a za Pana pośrednictwem również do członków Rady Dzielnicy 6 Bronowice, którzy pełnili dyżur podczas Dnia Otwartego Magistratu, serdecznymi podziękowaniami za zaangażowanie i czas, jaki poświęciliście Państwo na przygotowanie ciekawej prezentacji swojej dzielnicy. Dzięki Państwa kreatywności i czynnemu uczestnictwu w 13 edycji Dnia Otwartego Magistratu zwiedzający mogli uzyskać informacje, które niewątpliwie przyczynia się do poszerzenia wiedzy o działalności dzielnicy 6 Bronowice. Mam nadzieję, że kolejna prezentacja dzielnicy będzie równie ciekawa i wzbudzi zainteresowanie mieszkańców Krakowa, jak również turystów odwiedzających w tym dniu krakowski magistrat. I tu muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo to też będzie pogląd dla Państwa radnych, że większość radnych odpowiedziała na moją informację, aby wpisywać się w grafik pełnionych dyżurów podczas Dnia Otwartego Magistratu. Oczywiście to jest ok. Część radnych wpisała się i pełniła te dyżury, natomiast część radnych nie zechciała, nawet na podwójny czy potrójny monitor, w ogóle wypowiedzieć się w tej sprawie, powiedzmy, czy będą dyżurować, czy mają czas, czy nie. A jeden z radnych pozwolił sobie przesłać na moje ręce taką odpowiedź. Szanowny Panie, gdyby nie funkcje, które zrządzeniem losu przyszło Panu pełnić w mieście Krakowie, to Pański poziom poszanowania dobrych obyczajów należałoby opatrzyć przynajmniej 30 uśmieszkami. Następnym razem proszę sobie ustalać wyłącznie swój prywatny czas. Mój zaś i innych radnych zostawić w świętym spokoju. Stanisław Suliński. Szanowni Państwo, jeszcze jeden komunikat. Kolejna sesja odbędzie się w dniu 4 lipca 2013 roku. No, 4 lipca. Zamykam 29. Proszę. Chciałem się zapytać w temacie. No to jest oświadczenie czy komunikat? Zapytanie, to gdzie mamy? Nie zapraszam na dyżur, czy zaraz po tym możemy porozmawiać, jeśli Pan ma jakieś problemy. Pytanie wzajemnie. Bardzo proszę. Więc pytanie dotyczy planowanego boiska wyszłusza na wierzchni przy szkole 153. Czy tylko dzielnica partycypuje w kosztach budowy tego boiska, czy szkoła na przykład, czy inne jednostki też? Mówiłem to wiele razy i nawet media o tym pisały, nawet wywiadu udzielałem. Na terenie szkoły 153. Nie wiem jak to skomentować, no bo ja się nagadam. Nie chodzi o to wojsko. Nie na terenie Mojówki, tylko na terenie szkoły 153. Nie wiem, czy się to modernizacja wojska. Modernizacja wojska. No a to nie wie Pan, coś my ufalamy? Spokojnie. Moje pytanie brzmi tak. Czy na terenie szkoły 153 planowane boisko ze sztuczną nawierzchnią jest finansowane tylko i wyłącznie z pieniędzy dzielnicy, tak. Czy także szkoła partycypuje inne jednostki? Ale Pan był na tej sesji, Pan głosował. Dwie uchwały. Jedna uchwała to jest ze środków dotyczących środków na zadania powierzone w ramach modernizacji, remontu, inwestycji w zakresie sportu. I to mamy około 30 tysięcy. A drugą, jak Pan pamięta, dodaliśmy z zadań priorytetowych 60 tysięcy, nie powiem ile, żeby domknąć tą modernizację. Czy szkoła i ZIS na dzień dzisiejszy potrzebuje jeszcze jakiegoś dofinansowania? Ja tej wiedzy nie mam, ale mogą się dogadywać bezpośrednio z dyrektorami. Są konta specjalne, rady rodziców się włączają mocno.
współfinansowanie pewnych wydatków szkoła. Ja nie mam informacji na dzień dzisiejszy. Skąd bierze się tak duża różnica między kosztem realizacji boiska w Mielnówce a kosztem modernizacji boiska przy szkole 153? Bo to jest 90 do 185 tysięcy, jeżeli dobrze rozumiem. Znaczy, wie pan co, ja nie jestem analitykiem. No, ale pan wydaje moje pieniądze, dlatego pytam. No, nasze pieniądze, jeżeli nasze, moje, bo pieniądze, moje też, tak? No, jeśli już tak sobie precyzyjnie rozmawiamy na ten temat. Natomiast powiem tak, no, jeśli, tak jak mówię, pan chce znać konkretną wiedzę, to tak nie można się zwrócić do ZIS-u i oni mają kosztorys ofertowy, przeprowadzili przetarg, jest wybrana firma, która będzie realizować tą inwestycję. Natomiast jeśli chodzi o boisko przy Mielnówce Królewskiej, to realizuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej. Też była dokumentacja, jak pan wie, to jest wykonana dokumentacja w zakresie projektu, kosztorysów inwestorskich, powiedzmy ślepych, czyli taki do przetargu i zupełnie inna jednostka. Natomiast jest to ciekawe pytanie, takiej natury faktycznie, że no, można byłoby próbować w jakiś sposób porównać. Tylko nie wiem jak porównać, bo wie pan co, by trzeba było mierzyć metry, zrywanie, podbudowa, jaka ta podbudowa będzie. Tu jest 90 tysięcy, tam ponad 200. Więc wie pan, ja się nie pokuszę, żebym ja, że tak powiem, sam się tego podjął, ani nie zadam takiego pytania, dlatego że naprawdę ci ludzie, zwłaszcza w ostatnim czasie, ciężko pracują, w godzinach nawet ponad wymiarowych, którym z tego co wiem, to im nie płacą. Natomiast każdy może takie pytanie w drodze zapytania publicznego zadać i ten i uzyskać odpowiedź. No ja... Też, wie pan, mogę zadać pytanie, tak. Dlaczego coś kosztuje w jednym miejscu, a coś kosztuje w drugim miejscu? No bo jest... Chciało powiedzieć, bo tyle kosztuje. Nie, bo tu jest... Dlatego pytam pana, bo pan rada. Inne rozmiary... Ale to jest nieporówny problem. Inne rozmiary boiska, inna podsypka, inne ogrodzenie, tu nie trzeba ogrodzenia, inna cena. Wie pan, jak pan porówna jedno zadanie, które ma konkretne parametry, inne historie, prawda, i kosztuje 90 tysięcy, jest wycenione i uważam, że podejrzewam prawidłowo, bo dlaczego uważam, że prawidłowo? Dlatego, że zasadą jest, jeśli on łamie ZIS czy ZIKIT, to bym się bardzo zdziwił, mianowicie, że wszystkie wyceny w zasadzie robi się w oparciu o średnie ceny z ekocent budu, bo to jest bardzo bezpieczne. I muszę panu powiedzieć, że tak jest, bo jak się rozmawia, że przykładowo jak już startują oferenci, dostaną obmiar, czyli ten ślepy kosztorys, jak sobie wprowadzają średnie ekocent budu, czyli te narzuty pośrednie, ceny na rynku średnie, prawda, to rywalizacja bywa taka, że tam czasami grosze decydują. Tak naprawdę kto wygra. Chyba, że ktoś, jak czasami bywa, że miał materiał kupiony 10 lat temu, kamień jakiś tam składowany na podsypkę i on mówi, ja to mam, kupiłem to wtedy za 100 zł, teraz jest warte 10 tysięcy, daję, obniżam, wygrywam przetarg. I też są takie sytuacje. Ja na to pytanie nie odpowiem. Wie pan co, no może pan zadać, że tak powiem, pytanie ZIS-owi, czy ten, żeby zrobił pewnie, albo do dzielnicy, jak pan skieruje takie pismo, to oczywiście przekażemy pismo do odpowiednich jednostek, żeby udzielili wyczerpującej odpowiedzi, dokonali takiej analizy, nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast ja panu na to pytanie nie odpowiem, bo to jest pytanie bardzo drobiazgowe i konkretne, bo ja tu nie mam takiej informacji, tak? I też trzeba zrozumieć, my kształtujemy jakby, patrzymy wizjonersko też, tak? Gdybyśmy nie patrzyli wizjonersko, nie wybudowalibyśmy Orlika, nie wybudowalibyśmy czy Holendrzy, wojska na 93, tu na tej Radzie, jak zaproponowałem po wybudowaniu Orlika w 2010 roku, zaproponowałem nowej Radzie w 2011, przekażmy 35 tysięcy złotych na projekt drugiego Orlika w szkole podstawowej numer 93, to tu się mnie pytano, czy dam sobie uciąć rękę, że to wojsko będzie, ten Orlik będzie wybudowany, bo w innych dzielnicach nie ma Orlika. Ja powiedziałem, nie dam sobie uciąć ręki, ale mnie inne dzielnice nie interesują. Można to odsłuchać. Nie interesują mnie inne dzielnice. My jesteśmy w dzielnicy 6 Bronowice i chcemy mieć drugiego Orlika w drugim miejscu. I co się wydarzyło? Byłem po rozmowie z dyrektorem, powiedział, nie jest wygrana sprawa. Widzę szansę, powiedzmy, na Orlika, ale nie przesądzamy jeszcze. Natomiast okazało się, że zgrało się to z takim wydarzeniem jak Mistrzostwa Europy, jak to, że
Holendrzy wybrali, powiedzmy, Kraków na miejsce swojego wypoczynku, treningu, że postanowili fundować wojsko, i dostali 5 lokalizacji w Krakowie. 5 lokalizacji w Krakowie do wyboru. Z tych 5 pozostały 2 na Ruczaju i w dzielnicy naszej. I zadecydowało ostatecznie 35 tysięcy, bo jak przyszło do decyzji, to któryś z urzędników, chyba to nie wiem, czy nawet nie dyrektor, powiedział, ale tu mam w tym roku pieniądze na wykonanie dokumentacji, a żadna inna dzielnica nie ma takich środków, nie jest to wpisane do budżetu miasta, a my możemy ruszyć z dokumentacją i to był listopad, czy powiedzmy październik, a w maju już trzeba było wojsko oddać do użytku. I to patrzenie w przyszłość z optymizmem spowodowało, że Holendrzy wybudowali, ale jak podjęta została decyzja, no to powiedziałem też panu prezydentu, państwu radnym, przyjedźcie, zobaczcie. Przyjadą telewizje z całego świata, będzie uroczyste oddanie wojska i będziemy patrzeć, no powiedział tu sobie, slumsy. Wypadające okna, a tam jest chyba ze 150, czarne, brudne. Ja mówię, przecież ta lewacja, trzeba zrobić termomodernizację, bo się szkoła też zwracała o te sprawy. I prowadzona została placówka do termomodernizacji. Tam momentami setka ludzi pracowała, jak roboty trwały, to tłumy ludzi cały czas przy Mynówce Królewskiej patrzyły, jak te prace idą. Zdążyliśmy ze wszystkim. Ja tylko koordynowałem, żeby wszystko szło rytmicznie, zgodnie z planem, z harmonogramem, pilnowałem, naciskałem. Zdążyliśmy z elewacją, zdążyliśmy z drogami dojazdowymi, zdążyliśmy z placem ten i mało z tego, pieniądze na bieżąco były w budżecie dodawane i zapisywane. Jest, jest. Gdybyśmy nie patrzyli przyszłościowo, nie byłoby hali sportowej w szkole. Pan Sreponcz, bardzo gratuluję. Relika na 9000 trójce jest rewelacyjny, tak? Ale nie wiem, co to ma do wydania 185 czy 150. Ale czy pyta pan, proszę pójść... Dzisiaj na zabudowanie parku. Ja pan... Nie, proszę. Proszę, tam była, jak... Wie pan... Nie, to ja panu wytłumaczę. Zanim zaczniemy tą dyskusję, proszę pójść do dyrektora Szkoły Podstawowej 153, do dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8. Proszę pójść do 3 przedszkoli, które znajdują się na tym... Nie ma pieniądze na tą inwestycję, że ma się pytać dyrektora szkoły, a nie przewodniczącego Rady Dzielnicy. Ale przepraszam bardzo, to środowisko rozmawia z radnymi, z przewodniczącym i prosi o realizację zadań. To nawet nie przewodniczący sobie musiał wymyślić. Środowisku bardziej zależało na wdrożeniu parku planu ochrony Mynówki Królewskiej czy na zabudowaniu Mynówki Królewskiej w sposób, który... Proszę mi powiedzieć, ile tysięcy czy ten hektarów ma Mynówka Królewska. Ale co to ma za znaczenie, jeżeli ten plan... No ile ma, bo pan w tej chwili mówi taki troszkę populizm. Ja powiem to szybko. No tak. Wie pan co, bo zbudowanie boiska... Ale boisko na 9000 trójce jest piękne. To jest odpowiedź na pytanie o boisko w Mynówce Królewskiej. Pan mówi, że ja uprawiam populizm, tak? Tak, bo niech pan zapyta najpierw dyrektorów, czy chcieli tego boiska, czy nie. Kto wnioskował? I wtedy pan będzie miał odpowiedź. Proszę mieć pretensje do dyrektorów. My radzimy... Boisko zaczęło być realizowane, jak ten plan wyglądał. To była ziemia. To była ziemia, ubita ziemia. Zygi nie miał pieniędzy. Tam była ziemia. Ziemia, tak, bo tam są bramki, jeszcze jest stoi bramka, niech pan później zobaczy tą bramkę. Chyba metalowa, taka duża. Ubita ziemia, bo tam... Dzieci grały, bo nie mieszczą się na Orliku bardzo często, bo przychodzą... Nie, to, że się nie mieszczą dzieci na Orliku, to jest akurat rzecz pewna. W sensie dwie czy cztery grupy w tym kontekście. Dlatego potrzeba nam wojsk i tworzymy centrum edukacyjno-sportowe. Jak pan wie, w szkole podstawowej jest utworzona klasa, jest stworzona klasa sportowa w gimnazjum i w liceum. I tworzymy centrum edukacyjno-sportowe. I może ktoś się z tym nie zgadzać, może to obśmieszać, może to wyszydzać. Ja się tym nie przejmuję. Absolutnie się nie przejmuję. Nie przejmuję się. Ja robię to dla dzieci, dla wychowania, dla edukacji. A mieszkańcy mnie ostatecznie rozliczą i nie wybiorą. Czemu się tak pan ma zrobić? Proszę głos. Ja panu odpowiem, bo powiem szczerze, że usłyszałem o dyskusji o tym boisku z mediów, które do mnie zadzwonili dziennikarze, tamci z jednej gazety, z drugiej, z telewizji, nawet jakiejś tam pseudotelewizji. I zdziwiło mnie w tym wszystkim tylko jedno, że dziennikarz sam się nie zajmie tym tematem generalnie. W mojej ocenie sytuacji
temat został podany, że tak powiem, na tacy. Na pewno został podany, znaczy nie na pewno. Przypuszczam, że został podany przez osoby, którym to nie było na rękę powstanie tego wojska. Ponieważ akurat pochodzę z osiedla Widok, tam mieszkam, od lat spotykam się z ludźmi i ci ludzie też w momencie, kiedy zaczęła powstawać ta inwestycja, no nie powiem jakiego rzędu, jakiej skali to było, ale pytali mnie o to, co tam powstanie. I udzielałem tej informacji i na te wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, to przypuszczam, że było kilkadziesiąt osób, część z nich przyjęła tą informację z zadowoleniem, nazwijmy to. Byli zadowoleni z tego, że coś takiego powstaje. Informował pan, że będzie 4-metrowe ogrodzenie i sztuczna trawa na tym boisku, czy że będzie nowe boisko, bo to jest zasadniczo... Jeżeli ktoś się dopytywał, to będzie. Będzie wylana sztuczna... Z poliuretanu. Sztuczna nawierzchnia. Nie sztuczna trawa. Jeszcze gorzej. To znaczy gorzej właśnie dla pana najprawdopodobniej, natomiast być może jest więcej takich osób, które krytycznie podchodzą do tej decyzji. Natomiast to chciałem podkreślić, to albo przyjmowali te osoby tą informację neutralnie całkowicie, po prostu jako informację, albo wręcz przeciwnie, były z tego bardzo zadowolone i podkreślały, że fajnie, że coś takiego powstaje. No dzieci nawet nie warto pytać, bo wiadomo, co one odpowiedzą na to. Natomiast dla mnie jestem po raz pierwszy poza niektórymi radnymi tutaj już nieobecnymi, że tak powiem nawet, bo reszty tutaj nie powiem, przekonany, że byli przeciwko tej inwestycji. Tutaj sobie zdaję sprawę, zresztą myślę, że właśnie kwestia napuszczenia na to dziennikarzy i tak dalej była też ich inicjatywą, chociaż nie ma na to dowodów, więc to mogę wycofać. Nie ma, bo ja mogę panu opowiedzieć, jak media się zainteresowały sprawą. Był pierwszy, który się zainteresował. Natomiast jest pan pierwszą osobą, którą spotykam poza radnymi, która jest negatywnie do tego projektu. Czy pan więcej rozmawia z mieszkańcami, bo ja na przykład jestem dziennikarzem i mieszkańcy zgłaszają się do nas zaniepokojeni tym, że stanie 4-metrowe ogrodzenie w środku parku. Widzi pan, widocznie mieszkańcy mają słaby przepływ informacji od mediów, czyli od pana, do kogo mogą się zgłaszać. Moja wina, że nie wiedzą. Nie, proszę pana, ale kwestia tego, że pana, pan jest także tą informacją, jeżeli pan należy do mediów, więc może pan przekazywać, gdzie jest siedziba Rady Dzielnicy, gdzie mogą takich informacji uzyskać, gdzie są, kiedy są pełnione dyżury przez radnych. Z otwartymi ani jednego 45 tysięcy złotych na dzielnicy rocznie. Ani jednego protestu, ani jeden protest na piśmie, ani jedna osoba na żaden dyżur członków zarządu czy radnych nie przyszła i nie powiedziała, no po co to wydać się te pieniądze. Ale ja się zgadzam. To jest pana ocena i oczywiście napisze pan, co pan uzna za stosowne. Tylko ja się pytam, gdzie pan był, jak oddawaliśmy halę w szkole podstawowej numer 50? Nie napisał pan pięknego artykułu. Gdzie pan był, jak był festyn integracyjny zorganizowany dla 1200 osób niepełnosprawnych na Bronowiance od rana do, można powiedzieć, godziny wieczornej? Gdzie pan był, jak był później płynie Czesimy w dni Bronowic, kiedy uczniowie na scenie występowali w bloku 3-godzinnym? Gdzie pan był, jak był jubileusz 40-lecia przełączenia Mydlin do tego? Za mało chwalimy Radę Dzielnicy. Nie, za mało informujecie. Za mało informujecie. Nie chodzi o chwalę. Za mało nie trzeba chwalić. I odbyło się, bawili się nie bawić, pan nie musi nawet zacytować, bo tu akurat nie, ten piknik organizowała pozarządowa organizacja. Czy pan napisał kiedyś chociaż jedno słowo o tym, że od 6 lat, teraz 7 rok z rzędu Rada Dzielnicy 6 organizuje zajęcia dla dzieci w okresie letnim? Gdzie jest 70 dzieci na każdym treningu pod opieką wykwalifikowanych pedagogów, mają zapewnioną ciepły posiłek, mają ciekawe zajęcia i tak dalej. Wydając te 40 kilka tysięcy na komunikację z mieszkańcami, zadbała o to, żeby ktoś się o tym dowiedział. Tak? Żeby media o tym świadczy, to niech pan poczyta gazetkę, a ja, jeśli będzie taka możliwość, ja panu wręczę komplet gazet, nie wiem, za to. Zresztą pan nie rozmawia z tymi mieszkańcami, jak pan posłuchał, to nie słyszy. Ale naprawdę, może pan pisać, co pan chce, mnie to w tym momencie nie interesuje, bo dla mnie pan nie jest wiarygodny w ogóle, od tego trzeba zacząć, nie boję się tego powiedzieć, a mieszkańcy na pewno mnie nie wybiorą, na pewno nie wybiorą pana Artura, na pewno nie wybiorą pani Małgosi, na pewno nie wybiorą pana Andrzeja, na pewno nie wybiorą tam jeszcze innych radnych, bo po prostu są, naprawdę mieszkańcy są bardzo mądrzy. Ja wierzę w mądrość mieszkańców. Gdzie pan jest o budżecie partycypacyjnym? Trzecie spotkanie będzie w poniedziałek. Czy pojawi się pan na budżecie partycypacyjnym, gdzie właśnie mieszkańcy przychodzą i dają swoje propozycje? W budżecie partycypacyjnym jeszcze zanim on w ogóle się tu pojawi.
jawił. Rozmawialiśmy z pracownią obywatelską zupełnie oczywiście. No, ale nie to, a nie widziałem pana, ani pańskich dziennikarzy, czy kogoś na jakimkolwiek spotkaniu. Ja nie będę się z panem kłócił, nie znam. No nie, tego, nie, no, nie, a ja się nie kłócę, ja tylko jeżeli zadanie 6 pytań prowadzi do tego, że się dowiaduję, że jestem niewiarygodny, to ja przepraszam bardzo, ale coś tu jest nie w porządku. No ale ja panu odpowiedziałem na te pytania, no co pan jeszcze chce odpowiedzieć? Nie, pan nie wie. Znamy pana publikację. Czy ja mogę jeszcze na komunikację? Woli przypomnienia. W poniedziałek jest trzecie spotkanie konsultacyjne w sprawie budżetu partycypacyjnego. I bardzo bym prosiła o wspieranie mieszkańców w tej drodze formalności, żeby dokończyć projekty i wysłać możliwość wysyłania jest do 23 czerwca drogą elektroniczną. Ja jeszcze bym bardzo prosił pana, jak pan zostawił namiary jakieś na nie wiem, czy to jest redakcja, czy to jest telewizja, czy coś, bo. No bo nie wiem, tak, to może znaczy, jest zaprosimy pana, ja nie czytam tak, zaprosimy pana na ten, na otwarcie Wojska, jak będzie skończony. Myślę, że pan napisze. W sprawie budżetu partycypacyjnego mam zapytanie, czy bo jeszcze rzeczywiście jest parę dni do ostatecznego terminu zgłaszania projektów i przychylam się do głosu pani radni, że radni powinni wspierać te projekty, bo rzeczywiście zaangażowanie mieszkańców w mojej opinii jest niesatysfakcjonujące na tym etapie. Czy nie powinniśmy też rozpisać jakichś jeszcze dyżurów w tych kilku ostatnich dni, żeby mieszkańcy, no bo być może wiele osób na ostatnią chwilę czeka z wypełnieniem wniosku. A być może sobie co zrobić? Żeby rozpisać dyżury dla mieszkańców. No, tak jak było na przełomie maja, czerwca, przynajmniej co drugi dzień, żeby ta godzina była. Zobaczymy, jak będzie zainteresowanie. To znaczy tak, dyżury były, dyżurowaliśmy, kto się napisał na dyżur, ale musi też pan mieć świadomość, jaki jest harmonogram. On tu jest napisany. Po pierwsze, 17, czyli w poniedziałek, jest kolejne spotkanie, a termin składania już wniosków od 20 do 23. Pozostaje wtorek, środa praktycznie żywią, co nie przeszkadza, żeby jeszcze, jeśli pan zgłosi chęć dyżurowania, na stronę, że możemy wrzucić, bo albo ewentualnie informacje do skrzynek, jak najbardziej. Jest już mało czasu, projekt jest domykany na etapie przygotowania takiego formalnego. Szanowni Państwo, myślę, że wyczerpaliśmy program dzisiejszej sesji. Zamykam 29. sesję Rady Dzielnicy 6 Miasta Krakowa.